Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Sobota, 14 listopada 2020 roku. W dzisiejszym nagraniu będę chciał powiedzieć kilka słów o śnie, który miałem właśnie dwa dni temu i co za tym idzie. Jednakże, zanim przejdę właśnie do omawiania tego snu, chcę rozpocząć pewnym cytatem z Biblii, który będzie miał związek z tym, o czym po prostu będę chciał opowiedzieć wam, podzielić się z wami w tym nagraniu. Więc tak, przeczytam tutaj mały fragmencik z Księgi Rodzaju. To będzie rozdział 14, gdzie nosi tytuł Abram i Melchizedek. I ja zacznę czytać oczywiście od wersetu 17. Kiedy Abram wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i sprzymierzonymi z nim królami, wyszedł mu na spotkanie aż ku dolinie Szawe, czyli królewskiej, król Sodomy. Melchizedek zaś, król Szalemu, wyszedł mu naprzeciw, niosąc ze sobą chleb i wino. Będąc kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił on Abramowi i mówił: niech spłynie na Abrama błogosławieństwo od Boga Najwyższego, Stwórcy nieba i ziemi. Niech będzie uwielbiony Bóg Najwyższy za to, że wydał w Twoje ręce wszystkich wrogów Twoich. Wtedy Abram złożył w ofierze dziesiątą część wszystkiego, co posiadał. I teraz, jaka jest radość Abrahama? Ja tu troszeczkę będę się też posiłkował tym, co po prostu widziałem na filmie, który właśnie miał ten sam tytuł, Abraham, prawda? A więc tak, Abraham, choć tutaj jest, pisze, że kiedy spotkał Melchizedeka, jest napisane, że jest Hebrajczykiem, to jednakże jego rodowód sięga właśnie Chaldejczyków, bo Abraham mieszkał w Ur Chaldejskim, gdzie po prostu panowało wielkie bałwochwalstwo, gdzie po prostu ludzie mieli pełno tych swoich takich małych idoli, posągów, i to właśnie tych różnych takich posągów, czy to od płodności, czy tam od, powiedzmy, żyzności, od urodzaju, gleby i tak dalej. No, pełny panteon różnych bóstw, prawda? I takich bożków właśnie glinianych. I Abraham, kiedy to widział, po prostu nie mógł już na to bałwochwalstwo patrzeć i wtedy właśnie objawił mu się Bóg Najwyższy i kazał mu wyjść właśnie z tego Ur Chaldejskiego. I dalej, no oczywiście historię znamy, że Abraham posłuchał się Boga, wyszedł z Ur Chaldejskich, prawda? Wraz z całym swoim majątkiem, dobytkiem wtedy, czyli wiadomo, że ze swoimi służącymi, z bydłem, i wyruszył właśnie w kierunku ziemi obiecanej, którą miał mu wskazać Bóg, prawda? I teraz co się dzieje? No dzieje się to, że oczywiście to bałwochwalstwo i tak dalej, to tam widział nie jednego pewno po drodze ludzi. I wielką radością dla Abrahama było to, że w momencie, kiedy właśnie wtedy spotkał Melchizedeka, on był bardzo zdziwiony, kiedy Melchizedek przedstawił mu się właśnie, że służy Bogu Najwyższemu, że po prostu Abraham był wtedy bardzo szczęśliwy, że właśnie spotkał człowieka, który wierzy w tego samego Boga jak i on, czyli że w Boga Stwórcę nieba i ziemi, prawda? I co mi się podoba w tej tutaj opowieści, to to, że po prostu w momencie, kiedy Abraham spotkał się właśnie z tym kapłanem, oczywiście zasiedli razem do tej uczty, posiłkowali się wzajemnie, po czym oczywiście tam na drugi dzień się pożegnali. I koniec, na tym się skończyło. I
to mi się bardzo podoba, dlatego że to ma miejsce też już i dzisiaj teraz się zaczyna dziać właśnie. To, że po prostu to nie jest to, że jak Abraham spotkał Melchizedeka właśnie, a to widzisz teraz tu będziesz w moim kościele, czy tam w moim zborze, tutaj teraz będziesz członkiem. Nie, tego nie ma i właśnie to ma miejsce dzisiaj, tylko tak po kolei, bo naprawdę mam tyle myśli naraz, a więc tak. Ja już mówiłem, zanim jeszcze nastał ten lockdown, właśnie na początku, to w lutym, prawda, to był luty, początek marca roku 2020, że niby był ten wybuch taki wielki na cały świat praktycznie, prawda, globalna pandemia koronawirusa, to ja już 8 miesięcy wcześniej zrobiłem nagranie, w którym po prostu powiedziałem, że czas biskupów i pastorów dobiegł końca. Skończyła się już ta hierarchia nieuczciwa, w której niestety rządzi mamona, jest korupcja, przekupstwo i Bóg to już usuwa teraz i w miejsce właśnie tych kościołów, zborów teraz będzie powstawał Kościół założony przez Jezusa Chrystusa, czyli ludzie, których On osobiście teraz wzywa, powołuje do swojego Kościoła, a nie jak to miało miejsce do tej pory, że to człowiek decydował i wybierał drugiego człowieka na różnego rodzaju urząd ministerski, który ma sprawować, powiedzmy, no, w kapłaństwie. W każdym razie wiemy z listów, prawda, Piotra, że my jesteśmy kapłaństwem, prawda? My jesteśmy kapłanami. W każdym razie to ma miejsce. Ja potem może potem wstawię link do tego nagrania. I teraz co się dzieje? Dzieje się to, że po prostu też niedawno robiłem nagranie, w którym troszeczkę się tak lamentowałem, bo taki, to jakbym czułem się trochę osamotniony. Gdzieś mi się wydawało, że po prostu, co niektórzy, jak to się mówi, gdzieś się pochowali, poukrywali się, zamiast właśnie bardziej gdzieś odważniej głosić, ewangelizować, głosić Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, Boga i Króla, to gdzieś, kurde, ja tych ludzi nie widziałem, więc zrobię też taki jakby mały apel w tym nagraniu, żeby po prostu się nie bać. Niech każdy, kto no niestety rzeczywiście czuje, że po prostu kocha Jezusa Chrystusa, prawda? Kocha Słowo Boże, po prostu to, co czytał w Ewangeliach w Nowym Przymierzu, tak samo po prostu ma na niego wpływ, niech śmiało o tym głosi, tak jak jest napisane, żeby głosić na dachach i ogłaszać. Także ja wtedy apelowałem, że po prostu nawet jeśli ktoś nie czuje się, że jest powołany, nie szkodzi nawet jedno nagranie, dwa, ale właśnie mówię, żebyśmy po prostu, żeby ten ekran YouTube'a właśnie zaczął świecić, tak jak właśnie miało być błogosławieństwo abrahamowe, prawda? Że właśnie będą potomkowie Abrahama, będzie ich tak mnóstwo jak gwiazd na niebie, więc ja właśnie po prostu w pewnym momencie widziałem gdzieś ciemność w tym ekranie YouTube'a, ale teraz zaczynam dostrzegać właśnie, że zaczynają się te gwiazdy świecące pojawiać właśnie w YouTubie i to mi sprawia przyjemność. Sprawia mi to radość, że widzę osoby, które właśnie odważnie głoszą Jezusa Chrystusa i tych osób dostrzegam coraz więcej na YouTubie, czyli te gwiazdy zaczynają świecić właśnie, zaczynają właśnie ten ekran YouTube'a rozświetlać, zaczyna być tych świateł, tych gwiazd coraz więcej.
I to mi się właśnie podoba, że koniec już z tym, że teraz, żeby na przykład ktoś niby rzekomo miałby być zbawiony, to musi koniecznie należeć do jakiejś denominacji, prawda? Nie, po prostu każdy, kto rzeczywiście uwierzy w Ewangelię i zaczyna ewangelizować, po prostu wcale nie jest zobowiązany należeć koniecznie do jakiejś denominacji. I to mi się bardzo podoba, że właśnie coraz więcej takich wolnych właśnie osób jak ja, gdzie głoszą Jezusa Chrystusa i po prostu nie należą do żadnej denominacji. Radość mi sprawia, bo to jest właśnie takie spotkanie jak Abrahama z Melchizedekiem. Jeśli ja taką osobę poznaję teraz na YouTubie, często wymieniam się jakimiś komentarzami z taką osobą i na tym się kończy. Serce mi się raduje, że znalazłem osobę taką, która tak samo jak i ja wierzy, prawda? Nikt nikogo nie namawia teraz tutaj, że a teraz będziesz w mojej organizacji, czy tam w mojej denominacji. Nikt nikogo gdzieś tam nie próbuje zaciągnąć, wciągnąć do jakiejś swojej tam po prostu zboru, czy tam kościoła i tak dalej. Nie, po prostu rozpoznajemy się właśnie tak w YouTubie. I to jest właśnie to, co mnie na oczywiście dziwnym trafem gdzieś mi się telefon sam odłączył. Więc tak, mówiłem, że rozpoznajemy się na YouTubie. Tak, no mi się właśnie to podoba, że po prostu coraz więcej właśnie jest tych osób, coraz więcej jest tych świecących gwiazd właśnie w tym ekranie YouTuba, którzy ewangelizują, głoszą Jezusa Chrystusa. Tak samo jak i ja, którzy po prostu wierzą, że Jezus Chrystus jest ich Panem, ich Bogiem, ich Królem, ich Zbawicielem. I trzeba właśnie też zwracać na to uwagę, no bo też jest dużo osób, które no niby głoszą Jezusa Chrystusa, ale jednakże nauczają, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem, jest tylko zwykłym synem człowieczym i tak dalej, i tak dalej. No to nie jest akurat tematem dzisiejszego nagrania. Dlatego mówię, no ja się bardzo cieszę, kiedy widzę osoby, które właśnie wierzą tak samo jak i ja, że Jezus Chrystus jest Bogiem i właśnie Go oddaję Mu cześć taką samą, jaka się należy Bogu. Uważają właśnie Go za Boga, a za swojego Pana, za swojego Króla, za swojego Zbawiciela. I kiedy takie osoby widzę, że tak samo właśnie uznają Jezusa Chrystusa w taki sposób jak ja, no to po prostu serce mi się raduje. I teraz tak, przechodząc do nagrania, we wrześniu, kiedy właśnie miałem sen, w którym właśnie padły pewne słowa anioła i o tym śnie opowiadałem w nagraniu, może wkleję, które to było nagranie. Dotyczyło akurat wtedy to nagrania, które zrobił Albert, który prowadzi kanał Protestantyzm to Ignorancja. Nasz kochany rodak Polak żyjący w Chicago, którego serdecznie pozdrawiam. I tak samo dwa dni temu właśnie miałem znowu sen, w którym anioł mi powiedział, żebym zobaczył ostatnie nagranie Pańczyka. Takie padły słowa. Więc Maciej Pańczyk, który zmienił tytuł swojego kanału, teraz nazywa się jego kanał Maciej Objaśniacz. Maciej tak samo jest kochanym rodakiem Polakiem żyjącym w Szkocji, jeśli się nie mylę, z którym też właśnie troszkę tam kiedyś żeśmy się razem w komentarzach jakoś troszeczkę tam sobie taką zrobiliśmy małą korespondencję. Dlatego oczywiście też pozdrawiam Cię Maćku, bo w dzisiejszym nagraniu praktycznie to dzisiejsze nagranie dotyczy Ciebie. I właśnie było takie polecenie, żeby zobaczyć ostatnie nagranie Pańczyka. Tak dokładnie padły słowa tego anioła. Więc
Więc zanim przejdziemy może, bo oczywiście będę musiał teraz zniknąć z wizji, to po prostu w międzyczasie, kiedy będę chciał Wam pokazać, żebyście, drodzy słuchacze, razem ze mną zobaczyli, o co chodzi z tym nagraniem i o czym będzie mowa w tamtym nagraniu, po prostu denerwuje mnie, bo brzęczy mi tu ten samochód non-stop i z tą muzyczką taką arabską mi włączył. Nie mogę się skoncentrować na tym, co mówię. Ale jak to się mówi, no licho nie śpi. Więc tak, przejdźmy może właśnie do tego nagrania i ja oczywiście jak zwykle tam jeszcze kilka innych parę słów dodam. Więc tak, tak jak mówiłem, zobaczmy teraz do nagrania pańczyka. Oczywiście, tak jak mówiłem, sen miałem 2 dni temu, więc nagranie było to, które piszę 2 dni temu. Trwa 59 sekund, więc wysłuchajmy, co w tym nagraniu właśnie Maciej mówi, bo tak jak mówię, tego wyżej nagrania jeszcze nie było. Było tylko to nagranie i to jest to ostatnie nagranie, które zrobił Maciej. Więc posłuchajmy, co mówi. Witajcie, pod spodem, pod tym filmikiem, co nagrywam w tej chwili, wstawiam link do materiału, jaki nagrałem z Przemkiem z kanału Jezus Nadchodzi. Tam mówimy o tym, że znamy bestii to nie będzie jedynie jakiś znak duchowy, czy to powiedzmy szabat albo coś innego, ale albo przestrzeganie przykazań, tak ogólnie ludzie mówią, tak? Ale to będzie znak fizyczny i o tym mówimy na podstawie Biblii, tak? Żeby nie było, że omijamy jakieś wersety Biblii. Mówiliśmy na podstawie Biblii, że to będzie znak fizyczny i powinniśmy przed tym uciekać, tak? Także pod spodem daję link do tego materiału. Miłego oglądania. No i teraz zobaczmy ten link. Link do materiału. A te parewa będzie przeszkadzać. I teraz tak. Link do materiału jest tutaj, czyli zobaczmy. No bo tak jak powiedziałem, Anioł mi powiedział, zobacz ostatnie nagranie pańczyka. No a w tym ostatnim nagraniu właśnie Maciej powiedział to, co powiedział i zostawił link. Zobaczmy. No i tu jest tytuł Znamię Antychrysta. Czy znak bestii jest fizycznym znakiem? Z Maciejem objaśniaczem. Ok. Ja tego kanału Jezus Nadchodzi. Tak, ja się nazywam Jezus Nadchodzi. W sumie tego kanału nie znam. I prowadzącego tego kanału też nie znam. Także nawet nie wiem, jak ma na imię. Jednakże to, co mi się nigdy nie podobało i nie podoba wśród osób, które niby ewangelizują, kiedy podają swoje konto, prosząc o wsparcie pieniężne. No ale oczywiście ja nie będę tu nikogo osądzał. Jednakże uważam, że ewangelizacja to nie jest... nie powinno się nią handlować, Słowem Bożym nie powinno się handlować. No dobrze, co tutaj pisze na tym kanale. Chcę zobaczyć, bo prawdopodobnie ten chłopak, no nie wiem, jak on tam się nazywał, Tomasz. No nie wiem, jak on ma na imię. W każdym razie widzieliście nazwę kanału, to sobie możecie sprawdzić. Ja osobiście nie robiłem żadnego nagrania dotyczącego znamienia bestii, bo po prostu, jak to się mówi, w duchu tego nie odczuwam. Jak będzie chciał duch, to mnie natchnie i na pewno takie nagranie zrobię. No, a widząc, że zrobili inni, to także sobie popatrzcie i tak dalej. To tyle na temat tego. Po prostu sobie obejrzyjcie, posłuchajcie, co ci ludzie mają do powiedzenia. Z pewnością. Chciałbym coś istotnego zaznaczyć. To jest 4 rozdział Księgi Rodzaju. No. A
A ja chciałem przy okazji Od powiedzieć o czymś 11 innym, albo jeszcze, no 12. może nie innym, Proszę, dokończyć gdybyś to, co mówiłem zostawił na temat ziemię, właśnie tych nie da się świecących z gwiazd w tego internecie, regionu ułatwiać, że jest kiedy właśnie będziesz coraz na więcej ziemi, ludzi dostrzegam, zerkają, którzy powiedział do pana właśnie zbyt ciężko jest głoszą moja Jezusa gada, był mu Chrystusa i tu kierunek chciałbym wam zmieścić. właśnie Oto pytania pokazać tak na zmieścisz przykład, z powierzchni a tu na ziemi, przykład a też przed twoją pozdrawiam twarzą Dariusz będę Żubrowski, z uczyty, którym też będę tłamszył, korespondowałem, kiedy przez ta ziemia WhatsApp stanie się rozmawialiśmy tam, tak czy samo razem. cokolwiek mnie To, co mi spotka, się u Darka na przykład zabije mnie. no nie podoba, Pan to to, odpowiedział, że Darek zaprawdę, uważa ktokolwiek zabije Jezusa Kaina, Chrystusa poniesie za siedmiokrotną zwykłego pomstę. syna I człowieczego, nałożył nie Pan na uważa Kaina Jezusa za piętno, Boga. czyli znak Ja już zresztą pokrzeszmy robiłem ostatnio stosowany takie on, nagranie, czy bo z kogoś, Darek to kogo Pan też tak potrzebuje czasami troszeczkę zapleczka Adam, Adek, lawiruje, tu potem się jest chce Pan, gdzieś jakoś potem jest Pan. wymigać i Jeżeli ślizga Teda się to i tak jest czasami ciężko go jeszcze i zrozumieć, ostatni raz Teda, mówi czyli tak, raz Alfa tak. i No Omega ja zrobiłem potrzebny, nagranie na Teda temat Chrystus, tego, Pan że mówi Państwu, jest to też jest napisane w ciekawe, liście Pan zapowiedział apostoła ten Pawła, Chrystus, znak że Boga, mamy że jedno znak ciało Boga jednego został ducha, więc dany mówienie o tym, Kainowi, że Jezus ale Chrystus to, co chciałem podkreślić, to w tych w jego tekstach w duchu Starym mieszkał duch Testamencie, to, co Boga, to wygląda przeczytało na w to, że tej chwili, mieszkało to, co dwóch duchów w czytaliśmy, jednym ciele, jeżeli chodzi co o jest po piątą prostu księgę Mojżeszową, sprzeczne ze Słowem czytaliśmy Bożym. księgę Wkleję Daniela, nagranie na nigdzie ten nie ma temat. tam mocniej zaznaczone, W każdym razie, tak no jak okej, jest pozdrawiam tutaj zaznaczone w Darka, Księdze z Objawienia, którym, tak jak mówię, rozmawiałem przez WhatsApp tak samo. że jest mowa o tym, że Potem, kto ma lubię co tam mamy? znamie Jezus ponad bestii, podziałami. tylko mech Bardzo mi będzie się mu podoba upodobać i dziewczyna, sprzedawać. która była Albo po jest mowa o prostu liczbie. Też mi wiadomo, że w Testamencie kupę o tym lat chodzi, w prawda? organizacji Świadków Jehowy, Więc wyszła z tej to organizacji, jest bardzo istotne, aby to o ciało wiedzieć, kierownicze, czego wiadomo, i tak chcesz mnie, dalej. mamy opieczone I też wszystko, teraz głosi Jezusa objawienie Jana, wszystko Chrystusa wszystko jako rozumiem, znamy właśnie tekście, Boga, bo który można wrócić do zbawia. Starego Ma Testamentu moc i sobie to zbawić, bo jest interpretować, Bogiem. że on w Starym Testamencie był Pan, Dobrze, kogo tu więc jeszcze mogę Wam polecić zrozumiejmy to już? duchowo. Chociaż i tak zaznaczyliśmy, że to może być miesięczna, bo ta opaska No była właśnie, miesiączna tej epifanii, ale Konrad widzę, zrobił jakieś Pan nowe poprzednio nagranie, napisane potem objawienie do obejrzę. Jana, No Konrad też żeby tutaj nie było spotkania, że ewangelizuje. zamiast protektować namię niebieskie publiczne imienia, jest podana liczba i tak dalej. Więc Ewangelizuje. konkretnie No to kto chce, zaznaczone to w niech też objawieniu sobie Jana, posłucha nie bez Konrada. powodu wyznawać Oczywiście księgę objawienia, bo troszeczkę ona nam objawia ta pewne ewangelizacja jest rzeczy. dużo To inna od tych, starym tak można Testamentu powiedzieć, jest od tylko część klasycznej tego, co miał Jan ewangelizacji, tych, których można objawienie, posłuchać, więc też było konkretne ewangelistów. objawienie Panu Najważniejsze Bogu. jednakże jest No tak. to, że Wydaje mi się, że to wszystko w dzisiejszym no filmie. też Już mamy na 3 przykład, minuty. jeśli chodzi o Ja mam Konrada, na przykład nawiasem nie podoba powiedzieć, mi się że to, zwróciłem pomyliłem też się na też Konradowi jego uwagę, uwagę, bo ale Konrad tyle to twierdzi, właśnie, że tyle było problemu, bo tetragram coś nie J-H-W-H, nagrywało który dźwięk, jest teraz czegoś nie niby nagrywało, wstawiony coś w cięło, Biblii, cichło, to nie jest imię Boga, tylko to jest imię, nieważne. no, Ale chwała szatana, Bogu, bo widzę, że może się diabła nagrywa. i tak dalej. Także Dziękuję no mam Panu. nadzieję, że Kto słucha do może końca, kto wysłuchał, błogosławi nawróci imienie się Jezusa Chrystusa. Konrad Trzymajcie Panu, z tej wydawajcie owoc, herezji, słuszcie i tyle z bo mojej ja strony, też tyle. zrobiłem nagranie, pokazując, Z mojej wstawię też. link, Błogosławię Was w imieniu Jezusa. pokazując Trzymajcie się. na Wszystkiego podstawie dobrego. Słowa Bożego, że właśnie JHWH, no to jest właśnie Jezus Chrystus. Dobrze, to jest Konrad. Kogo tu jeszcze możemy polecić? No Michała Mazura to też chyba nie muszę tutaj polecać. Prawda? No ale to wam chcę pokazać osoby, które po prostu ja tutaj no znam. Halleluja! Z Cześć i jego chwała! nagrań. Pozdrowienia od Michała. Teraz jedna z ostatnich piosenek, Także no. takie przyszły z nieba i śpiewać je Widzę, że i trzeba. Michał doszedł do wniosku tego samego, że właśnie JHWH Witajcie, kochani ze ludzie, Starego Testamentu witaj to jest Jezus Izraelu Boga Chrystus. No żywego, to cieszy mnie to. zgromadzenie w Także. rozproszeniu. Witam was wszystkich, kochani bracia i Sobie siostry. możecie też popatrzeć, I ja już witam tak daję wszystkich, którzy namiary. tu wpadli. Okej. Kogo tu jeszcze Oglądają, mogę Wam słuchają, z tych osób chcą polecić? się czegoś dowiedzieć o Biblii. No na przykład Dar TV też Ja wierzę, że Jahusza ewangelizuje, Mesjasz, prawda? Jezus Chrystus, On jest Także też można sobie Bogiem posłuchać. Jahwe. To jest Syn Kogo tam Boga. jeszcze mamy? Jahwe. Mamy jeszcze Ojca i mamy Ruach HaKodesz. No i Ruach po i hebrajsku to jeszcze tak jak tutaj, po jeśli chodzi o polsku kobiety, dusza bo się mówi, że albo kobiety nie prawda. mogą Po prostu ewangelizować. rzeczownik rodzaju żeńskiego. Kiedykolwiek Jahusza mówił o duchu Agata i używał Strzyżewska. zaimka osobowego,
Proszę bo nie bardzo, mówił, że on kobieta, przyjdzie, która tylko po hebrajsku jest mówił, że ona przyjdzie. Protestanckim, mieszka ona na Pomorzu. Wszystkiego was nauczy. Witaj o poranku, to znowu ja. Cieszę się, że spędzimy ten czas razem. Cieszę się, że Bóg ma dla nas dzisiaj świeże słowo. Za każdym razem, kiedy budzimy się rano, możemy czuć taki świeży zapach, jak upieczonych bułeczek, kiedy mama skoczy szybciutko do sklepu i nam kupi. Moja mama tak często robiła, że właśnie robiła nam niespodziankę z siostrą, szła do sklepu, taki był kiedyś super sam. Z blachy falistej na naszym osiedlu, nie wiem czy też taki mieliście, ale my mieliśmy taki biały i niebieski, zawsze szła do tego niebieskiego i kupowała świeże bułeczki i serek waniliowy. I ja uwielbiałam po prostu świeżą bułeczkę z masełkiem i ten serek waniliowy. I tak sobie przypominam to i myślę, wow, Bóg robi dla nas to samo. Każdego dnia przygotowuje dla nas śniadanie. Z przepysznymi bułeczkami, świeżymi, nie jakimiś starymi, nie jakimiś, wiecie, takimi zdrowymi, powiedzmy. Tak się może kojarzyć, że Bóg dodaje tylko takie zdrowe rzeczy, ale które są czerstwe, suche i trzeba jakoś pół godziny jeden kęs tam miętosić w ustach. Posłuchałem z grubsza, będę miał czas, to posłucham go dokładniej. No i w tym nagraniu, no to tyle, co chciałem się z wami podzielić, drodzy słuchacze. No, proszę bardzo, kobieta, nie wolno nauczać. No, a ja po prostu uważam inaczej, dlatego że jeśli kobiety, na przykład zobaczmy, że przecież w Dziejach Apostolskich mamy opisane tak samo, przecież kobiety były tak samo i prorokini były, prawda? I teraz tak, jeśli kobieta po prostu mówi zgodnie ze Słowem Bożym, to dlaczego ma nie mówić? Dlaczego ma się jej usta zamykać? Jeśli na przykład mądrze mówi zgodnie ze Słowem Bożym, no to jak ktoś mówi, alleluja, chwała za to naszemu Panu, że właśnie kobiety mądrze mówią. A już z doświadczenia swojego właśnie, nawet na podstawie mojego kanału, patrząc po komentarzach, gdzie komentują kobiety, no muszę stwierdzić, że właśnie kobiety też mają swoją inteligencję. Oczywiście mają pewny punkt widzenia odmienny od mężczyzn i to jest właśnie bardzo dobre, bo w ten sposób właśnie jedni i drudzy mogą się właśnie po prostu uzupełniać właśnie i ja to widzę jako bardzo pozytywnego, jeśli tak jak mówię jeszcze raz, no jeśli kobieta naucza zgodnie ze Słowem Bożym i mądrze mówi, no to dlaczego ma nie ewangelizować, dlaczego ma nie nauczać? Dobrze, to już nie będę naprawdę przedłużał, to wszystko w tym nagraniu, dziękuję za waszą uwagę. Kim bym zapomniał na sam koniec, tutaj dodaję jeszcze oczywiście Alberta, jako no jedynego właśnie takiego Catholic dog. Proszę nie mylić z angielskim słowem dog. Ja tu mówię sigla włoska, czyli denominazione origine controllata, dog. Albert jest taki właśnie katolik dog. Stuprocentowy. Także no tutaj właśnie są Albercika nagrania, który oczywiście obala herezję świadków, znaczy herezję protestantów. No i proszę bardzo, tak samo i czasami Albert tak samo krytykuje też i księży, którzy no po prostu gdzieś schodzą trochę z tej drogi, zbaczają powiedzmy ze słowa prawdy. Dobrze, no nie chciałem pominąć Albercika, to już naprawdę na podstawie tego kanału po prostu zakończę to
nagranie. I teraz, no, faktycznie serdecznie żegnam się z Wami.